Siemano, siemano. I jesteśmy ponownie. Miasto wraca. Idziemy do parku i rezerwatu. Wraca. A konkretnie na ścieżkę ekologiczną EcoPath, która prowadzi na wodospad Borowka Mak. I tyle. Idziemy. Po drodze jeszcze się dużo wyjaśni. Jurassic World, nie? Tu idziemy. Stąd przyjechaliśmy. Już kawałek i wchodzimy na ścieżkę. Jeżeli się nie mylę, to idziemy wzdłuż lewej rzeki, rzeka Lewa. Tam na dole. Będziemy musieli przeskoczyć dwa razy. Idziemy dalej. Ładne krzaki, ładne. Ale go nagrałem. Dobra, i minęliśmy wieś z Gorigrad. I już wchodzimy powoli na ścieżkę. Także powoli wchodzimy na ścieżkę. Jeszcze przed samą ścieżką, już pomiędzy, bo to już będzie przy, jest miejsce, gdzie w 1966 roku stała się tragedia w tym miejscu, a konkretnie zawaliła się tama zbiornika osadowego, coś takiego, i masy błota i metali ciężkich, tak, nie wiem, to może być akurat błąd tłumaczenia jakiś, zakładam, ewentualnie może była tu jakaś, nie wiem, huta żelaza czy coś takiego, tak czy inaczej, masa błota i innych elementów, które były zabrane razem z wodą podczas właśnie pęknięcia tej, osunięcia się tej tamy, zginęło 500 osób. Spora część, jak nie cała, wszystkie osoby ze wsi, które były tu akurat w tym czasie, i część z dzielnicy miasta wraca, czyli to naprawdę musiało być potężne. 500 osób zginęło kawałek stąd. Będziemy przechodzić, będą jeszcze tam jakieś zbiorniki i tak dalej, takie betonowe pozostałości po tej zaporze. O, jeszcze jedna. Taki klimat. Znowu mamy szerokie obiekty, więc nie wiem, czy to będzie widać, ale tam jest te słupy betonowe i w sumie tutaj też tak samo. Tutaj była zapora i tam dalej również zapora, która pękła, w wyniku czego została zalana cała wieś i część dzielnicy wraca, w konsekwencji czego zginęło 500 osób. Tak, tak było niestety. W ścieżce idziemy. Te elementy betonowe to są elementy właśnie konstrukcji tej tamy.
dosłownie na czworaka. Na rękach trzeba chodzić. Ale szybko doszedłem tu, w porównaniu do tego, jak było miesiąc temu. To oczywiście ciekawe, czy moje sapanie się nagra. Znając życie, pewnie tak, no niestety to jest nieuniknione. To powoli zaczyna. Ciekawe jak dalej będzie. No nie jest lekko, nie jest lekko. Dobry den. Dobry den. Kolano, coś mi się zaczęło odzywać w tym momencie. Niedobrze. Chcę je oszczędzać. Trzysta pięćdziesiąt metrów. To taki schoda. Jeszcze 350 metrów do wodospadu. Z tym, że ja chcę wejść na wodospad, a nie pod. Będziemy próbować jeszcze wejść na niego. Lecimy z tematem. No nie. Dwie pary schodów. I po mnie. Jesteśmy. 10-20 metrów. I jest wodospad. Ostatnim razem jak tu byłem z znajomymi, Kubą i Małgosią, to był jeden wielki kawałek lodu. I nie podchodziliśmy bliżej, bo spadały takie 40-80 kilowe kawałki lodu.
Także tak to wygląda. Idziemy bliżej, sprawdzimy wodoodporność GoPro. Tu mam jeszcze aparat, ale case ten jest wodoodporny z kordury. Kilka razy dał radę, także jakoś mocno też nie będę tam wchodził. Nie lubię mieć butów mokrych. Także jeszcze chyba zdjęcie zrobimy. Jest. Sam wodospad ma 65 metrów wysokości od najniższego punktu. Informacje, jakie wyczytałem. Tam dalej prowadzi ścieżka. Fajnie, jakby prowadziła nad niego. To tam pójdę jeszcze i się drona odpali. Dobra. I teraz najważniejsze, czyli nie zsunąć się. Nie spaść. Jak śliskie to jest. O! Śliskie i to strasznie. Nie, dobra. To jest głupi pomysł. Po prostu. Wracamy. I przyjdziemy tu, ale to jest obślizgłe. Niesamowicie. A kamienie są tak wypłukane, że no ciężko się oprzeć o cokolwiek. I jesteśmy. Po drugiej stronie wodospadu. I próbujemy wejść na górę. Tak więc idziemy, próbujemy. Styl pijanego mistrza. Do kamienia chodzę trochę. Całkiem miło, nie? Tu ławeczka i budowa. Ronda. No dobra, tu biegnę. O nie, znowu schody. Nie no, zajebiście. Uwielbiam schody. Schody są super. Po co komu winda? Jak są schody? O, Karol, to do ciebie. Przekaz. Po co ci winda, skoro są schody? Polecam te schody. No sorry za moje sapanie, ale nie da rady inaczej. Naprawdę mimo wszystko polecam z całego serca. Naprawdę jest super. Tak. ARBG. Polecam. Chyba powoli dochodzimy już nad wodospad. Jesteśmy. Tak wygląda. Nad wodospadem. Przed chwilą tak wiało, że prawie czapkę nie zdjęło. Dron jest mega ciężki do opanowania. W życiu tak nie miałem. Wracamy, lądujemy. Chociaż... A wróć, kurde! Ale jaja. Spadnie czy nie spadnie? Dobra, w tą stronę i do mnie dawaj go. Dobra, co się w ogóle wydarzyło? Odpaliłem drona i momentalnie zerwał się tak duży wiatr, że go wywaliło tam w krzaki. I myślałem, że gdzieś leży, patrzę, ale wygląda jakby i słyszę silniki. Wleciał idealnie między drzewa, na pewno skosił jakiś,
jakieś liście pomiędzy, ale tak wycelował świetnie, że między drzewami dosłownie po 10 cm z każdej strony miał i latał dalej w dalszym ciągu. Niesamowite, już myślałem, że go będę gdzieś tam szukał. Zajebiście, to jest najlepsza udana maszyna urządzenia, jakie mam. Polecam. Pierwsza generacja. Pierwsza klasa. Dobra, i teraz to samo, tylko w dół. Także lecimy z tematem. Cyk, cyk. Powoli, w górę się nie spieszymy. Ostatnie ujęcie na wodospad. Idziemy. Idziemy, wracamy na pociąg. Się rozbiegłem. Dobra, wejść to wejść, ale teraz zejść. Dobra, i gituwa. Widać ścieżkę. Chyba do niej pójdziemy, przynajmniej spróbujemy. Ale tu jest patelnia. Jak tu jest gorąco na tym asfalcie. Jeszcze element wypoczynkowy, ale już wracamy. Wracamy, idę na pociąg z powrotem do Sofii i kończymy. Tak więc, nara!